Proszę Państwa, zacznę od takich bardzo elementarnych przypomnień. Łaska jest oczywiście darem Bożym, ale nie wszystkie dary Boże są łaską. Dary naturalne, takie jak zdrowie, uzdolnienia, kochające nas osoby, dobra materialne, inne dobra doczesne, są darami Bożymi, a przecież nie są łaską. Łaska jest darem przekraczającym naszą ludzką naturę. I zacznę ten mój wykład od zwrócenia uwagi na taką tezę świętego Tomasza. Tyle muszę powiedzieć, że święty Tomasz nie używa w tej tezie wyrazu absurdalny, którego ja będę używał, ale pan profesor Andrzejuk zresztą tutaj będzie dobrym stróżem i niech mnie pilnuje, czy ja świętego Tomasza nie przekręcę. Jestem głęboko przeświadczony, że przekazuję go autentycznie. Mianowicie święty Tomasz twierdzi, że Bóg stworzył nas niemal na granicy absurdu. Ta jakby absurdalność naszego człowieczeństwa polega na tym, że mamy naturalne pragnienie poznania istoty Bożej, a zarazem jesteśmy metafizycznie niezdolni własnymi siłami to pragnienie zrealizować. Może przedstawię kolejne człony tej tezy. Mianowicie Tomasz powiada, że taka jest natura intelektu, że stworzenie rozumne, postrzegając skutek, chce poznać przyczynę. Z kolei, postrzegając przyczynę bezpośrednią, chce poznać przyczynę dalszą, aż do przyczyny ostatecznej. Z kolei, postrzegając przyczynę ostateczną, chce poznać jej istotę. Otóż poznanie istoty Bożej absolutnie przekracza możliwości naturalne jakiegokolwiek stworzenia, nawet najdoskonalszego. Nasza współczesna mentalność skłonna jest takie wyjaśnienie głównego motywu, dlaczego szukamy Boga, uznać za wyraz zimnego intelektualizmu, który raczej by oddalał od Boga żywego, niż do niego przybliżał. Wynika to stąd, że nasze wstępne pojęcia o Bogu, jakie zakorzeniły się w mentalności współczesnej, są kompromitująco naiwne. Mianowicie wyobrażamy sobie Boga, jakby on był jednym spośród wielu innych bytów, tyle tylko, że bytem najdoskonalszym i stwórcą wszystkich bytów pozostałych. Otóż to, co o Bogu mówi święty Tomasz, nieporównanie trafniej opisuje Boga prawdziwego i dopiero w tej perspektywie możemy zrozumieć tę tezę niejako absurdalności Bożego pomysłu na stworzenie istot rozumnych, zdolnych do poznawania wręcz samej jego istoty. Mianowicie Bóg nie jest bytem szczegółowym, choćby najdoskonalszym, choćby wszechprzyczyną wszystkiego. Bóg jest, ja tylko powiem, że święty Tomasz unika tego terminu, którego ja teraz użyję, ale za chwilę się wytłumaczę, że to nie, jednak nie przekręca myśli Akwinaty. Bóg jest bytem powszechnym, realnie istniejącym. Tomasz unika tego sformułowania zapewne z lęku przed interpretacją panteistyczną, natomiast wielokrotnie nazywa Boga dobrem powszechnym. Tutaj się panteizmu niejako nie boi. Otóż jako byt powszechny, realnie istniejący, jest absolutnie różny od swoich stworzeń,
ale zarazem jest on realnie wszechobecny. Jest on cały obecny w każdym stworzeniu jako nieustanne źródło istnienia wszystkiego, co istnieje. Tutaj aż się prosi, żeby zacytować apostoła Pawła, że w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, a zarazem cały wszechświat go nie ogarnia. Kto ma takie wstępne pojęcia na temat Boga, nie będzie żywił najmniejszej wątpliwości, że nie da się go poznać z pozycji obserwatora ani poznaniem czysto teoretycznym. Od biedy siebie samego mogę próbować poznać z perspektywy zewnętrznego obserwatora. Jestem bowiem tylko bytem szczegółowym, a zatem podlegam uprzedmiotowieniu. I od biedy mogę również siebie samego czynić przedmiotem mojego poznania. Ale Bóg jest realnie istniejącym bytem powszechnym i wszelkie próby jego poznania, jego istoty samym tylko intelektem, tak jakby można go było uchwycić od zewnątrz, jako jeszcze jeden z przedmiotów poznania, są nieuchronnie chybione i po prostu nieprawdziwe. Aż tak głębokie poznanie bytu powszechnego, który przekracza wszechświat, a zarazem jest mi i każdemu bliższy niż ja i każdy sam sobie, może się dokonać tylko poprzez postawę całoosobową. Musi to być poznanie w miłości i to w miłości realnie przemieniającej człowieka. Zrealizowanie tego pragnienia absolutnie przekracza możliwości naszej natury. Nie dlatego, że Bóg tak ustanowił, ale dlatego, że Boga można poznać tylko w całoosobowym z Nim zjednoczeniu. A to jest z natury możliwe dla samego tylko Boga. Tylko każda z osób boskich jest z natury swojej zjednoczona bez reszty z dwiema osobami pozostałymi. Krótko mówiąc, wszechogarniające nas pragnienie poznania samej wręcz istoty Boga świadczy o niesamowitym zamyśle Bożej miłości względem nas. Mianowicie zamyśle wyprowadzenia nas ponad nasz status stworzeń, uczynienia nas niejako bogami, realnymi uczestnikami Bożej natury. Jasne więc, że zrealizowanie aż tak wielkiego zamysłu metafizycznie przekracza możliwości ludzkiej natury i możliwe jest tylko dzięki nadnaturalnemu darowi Boga. Jedynym sposobem, twierdzi Tomasz, umożliwiającym poznanie istoty Boga przez człowieka jest spotkanie z Nim bezpośrednie w całym tego słowa znaczeniu, to znaczy nawet bez pośrednictwa naszych wrażeń i pojęć. W obecnej naszej sytuacji nie potrafimy sobie nawet wyobrazić tak absolutnej bliskości z Bogiem. Dajmy na to tutaj dzisiaj w czasie naszego spotkania widziałem kilka matek i kilku ojców bardzo blisko przebywających ze swoimi niemowlętami. Otóż ta bliskość rodzica z niemowlęciem, która wydaje się już tak głęboka, że głębszej dać się nie da się wyobrazić, jest jednak bliskością za pośrednictwem obrazów. Obrazów, jakie stwarza zmysł dotyku przede wszystkim, wzroku, słuchu i tak dalej. Natomiast Boga można poznać naprawdę dopiero bez pośrednictwa obrazów. To kompletnie przekracza nasze wyobrażenia, nasze doświadczenia poznawcze. Obietnicę takiego właśnie spotkania z Bogiem odnajdujemy w Piśmie Świętym, które powiada, zresztą to też jest metafora szalenie oddalona od tego, co Tomasz pisze na temat bliskości naszego powołania do zjednoczenia z Bogiem. Pismo Święte powiada, że przeznaczone jest nam oglądanie Boga twarzą w twarz.
człowiekowi współczesnemu należy odrębnie jeszcze podkreślić, że będzie to rzecz jasna, poznanie nasycone niewyobrażalną i nie mogącą się znudzić miłością. Bo my mamy wykład na temat łaski uświęcającej. Otóż łaska uświęcająca jest zaczątkiem tego całoosobowego zjednoczenia z Bogiem, do jakiego jesteśmy wezwani, jakie Bóg chce nam ofiarować, jest stanem realnego zbliżania się do zjednoczenia ostatecznego i wiekuistego. Ja tu może, bo sobie przypominam, że kiedyś, kiedy jeszcze zajmowałem się bardziej poważną działalnością, to byłem belfrem i w związku z tym starałem się wyjaśniać, jaka jest różnica między łaską uświęcającą, łaskami uczynkowymi. Tutaj święty Tomasz genialnie to nazywa, mianowicie łaski uczynkowe są to łaski gratis date i na tym się kończy ich przekraczanie ich proporcjonalności z naszą naturą. Natomiast łaska uświęcająca jest to gratia gratum faciens. Łaska uświęcająca czyni człowieka miłym Bogu, czyni człowieka przyjacielem Boga, czyni człowieka niejako współuczestnikiem Bożej natury. Oczywiście trzeba tu dodać niejako. I teraz następny człon mojego wykładu, mianowicie spróbuję pokazać, że źródłem tego naszego wezwania, tak niesamowitego wezwania, wezwania wiekuistego, jest Bóg Trójcy Święty Jedyny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Czy żeby ściślej powiedzieć, tym źródłem jest wiekuiste zjednoczenie Ojca z Synem i Syna z Ojcem, zjednoczenie w Duchu Świętym, do którego przez łaskę Bóg wstępnie nas zaprasza, a kiedyś ostatecznie będziemy obdarzeni w sposób dla nas w tej chwili niewyobrażalny. O tym mówił Pan Jezus. Bibliści od wieków się zdumiewają, że zapis na ten temat znajduje się nie w Ewangelii Jana, tylko w Ewangeliach synoptycznych, sobie wyobraźcie. Prawda? Synoptyczni, no wydawałoby się, że oni jeszcze nie do tych głębi jeszcze nie docierają i sobie warto nawet zapisać. Ja podam może redakcję Mateusza 11:25. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i słuchajmy. I ten, komu Syn zechce objawić. I tutaj od razu odrzućmy ten nasz intelektualizm, który chciałby tę wypowiedź Pana Jezusa rozumieć wyłącznie w perspektywie kogoś, kto poznaje samym tylko intelektem. Jeżeli Syn komuś chce objawić, to rzecz jasna poprzez zapraszanie do miłości, do miłości wewnątrz trinitarny. Jan oczywiście pisał o tym więcej, ale zarazem pisał dokładnie to samo. Pozwolę sobie zacytować dwa jego wersety z rozdziału 5. Ojciec miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co on sam czyni. Pamiętajmy, że to się odnosi do Syna Bożego, który dla nas ludzi, dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Miłuje Syna również jako człowieka i ukazuje mu wszystko, co on sam czyni. I słuchajmy dalej. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie, tak również dał Synowi mieć życie w sobie samym. W pismach takiego bardzo wybitnego mistyka karmelitańskiego z XX wieku, błogosławionego Marii Eugeniusza,
jest bardzo trafny opis tej wiekuistej miłości Boga, do której uczestnictwa jesteśmy przez łaskę zapraszani i w już realnie rzeczywiście mamy w tym udział. Pozwolę sobie ten fragment przeczytać. Bóg Ojciec kocha swoje słowo, a słowo spogląda na swego Ojca. Rzecz jasna, to jest sytuacja wiekuista. To nie jest sytuacja jakiegoś jednego zerknięcia. Spogląda na źródło, z którego nieustannie wypływa. Spogląda na Ojca, który nieustannie je rodzi, tak jak ognisko rodzi nieustannie promienie i światło. I kocha to źródło. Odnajduje się w nim. Z tego poznania rodzi się obopólne uwielbienie, umiłowanie boskiej natury. Miłość dwóch osób. Wiemy, co wynika z tego aktu miłości Ojca i Syna. No, wyraz wynika jest niesłychanie nietrafny, bo jest mowa o Bogu, o Trójcy Świętej, ale nie mamy innych wyrazów. Prawda? Wiemy, co wynika z tego aktu miłości Ojca i Syna. Akt miłości nieskończonej. Miłość substancjalna, której na imię Duch Święty. Dwie osoby złączone wspólną miłością, wspólnym tchnieniem wypływającej z nich miłości, która wypełnia je radością. Jak dobrze jest czasem rzucić spojrzenie na to szczęście Boga. Radość spokojna, triumfująca, niewyczerpane szczęście, radość pogodna. Nie ma w niej burz, są wynikiem pełni Boga, nie przekraczają Jego sił. Bóg nie musi działać siłą, nie musi wybuchać, by tchnąć miłość, tchnąć Ducha Świętego, nie. To w Bogu jest normalne, to z Niego wypływa. I ta boska miłość, niepojęta, ale zarazem no coś naszym ludzkim językiem o niej, jak widzimy, powiedzieć się da. Ta boska miłość jest źródłem Bożej decyzji stwórczej i Bożej opatrzności. To właśnie przez Syna i w Duchu Świętym przedwieczny Ojciec powołuje wszystko do istnienia i troszczy się o wszystko, co stworzył. Ta boska miłość jest również źródłem naszego zbawienia. Ojciec złączony z Synem w przedwiecznej miłości, czyli w Duchu Świętym, w momencie, kiedyśmy od Boga odpadli, kiedyśmy no, jako wręcz ludzka rodzina zgłupieli, ulitował się nad nami i żeby nas wybawić z nieszczęścia grzechu, dał nam swojego Syna, aby stał się jednym z nas i pojednał nas z sobą. I w tej perspektywie znów aż się prosi, żeby przypomnieć, co Pan Jezus sam mówił o swojej misji. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Ewangelia Jana 3,16. Krótko mówiąc, proszę Państwa, na prawdę zbawienia trzeba patrzeć w perspektywie wiekuistej miłości Boga do całego stworzenia, a zwłaszcza do stworzeń rozumnych, pomyślanych przez Pana Boga i powołanych do tego, żeby byli uczestnikami Jego boskości. Syn Boży do nas przyszedł jako cały rozkochany w swoim Ojcu. Często spędzał na modlitwie całe noce. O modlitwie Syna Bożego, który z miłości do nas stał się człowiekiem, szczególnie często mówi Ewangelia świętego Jana. Inny by się chwalił, a ja tylko poinformuję, że nie jedno kazanie w całości poświęciłem modlitwie Pana Jezusa. Temat bardzo zaniedbany w naszym duszpasterstwie. To, że Pan Jezus, Syn Boży, Bóg prawdziwy, kiedy stał się człowiekiem, tak wiele się modlił. Warto sobie choćby przypomnieć, jak wiele się modlił już na krzyżu. Tak, bo nie da się zrealizować do końca swojego człowieczeństwa
jeżeli nie nauczymy się modlitwy, tej modlitwy, ale to teraz nie mówię kazania, tylko wykład, więc idziemy dalej. Natomiast szczególnie głęboko na temat wzajemnej miłości między Ojcem i Synem mówi Ewangelia świętego Jana. Niech się świat dowie, to jest 14:31, niech się świat dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. I proszę Państwa, no potem serce się ściska, że jakiś poczciwy człowiek, poczciwa kobieta już ma prawie 80 lat i ona ma problemy, że Bóg Ojciec jakiś taki niedobry, że wysłał swojego Syna na śmierć. No to po prostu brak tego zakorzenienia podstawowego prawdy o Bogu. Moim pokarmem, to jest 4 rozdział Ewangelii Jana, jest wypełniać wolę tego, który mnie posłał. Czy ta niezwykła scena z apostołem Filipem, Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Filipku drogi, no tak długo z wami przebywam, a ty jeszcze tego nie rozumiesz, że kto mnie widzi, widzi i Ojca, to jest Jan 14:9. Otóż to z jego miłości do Ojca bierze się to, że nas kocha. Podobnie jak Ojciec właśnie dlatego nas kocha, że kocha Syna. Kocha to znaczy powołuje do świętości, to znaczy czyni nas uczestnikami Jego synostwa, to znaczy daje udział w Bożej naturze. Ja tutaj 3 sformułowań użyłem, które w Nowym Testamencie najczęściej się pojawiają dla opisania, czym jest łaska uświęcająca. To na ten temat będziemy troszeczkę więcej mówili. Warto w perspektywie trynitarnej zobaczyć zarówno prawdę o Bożym miłosierdziu, to już w Starym Testamencie Bóg próbował ludziom wyjaśnić, że On nas kocha bardziej niż najbardziej kochająca matka. Jak zakorzenienie terminu odkupiciel w starohebrajskiej instytucji Goela, czyli najbliższego krewnego zobowiązanego do obrony żywotnych interesów tych, wobec których jest się Goelem. I proszę Państwa, ważny moment w tym moim przedstawianiu, co to jest łaska uświęcająca, mianowicie chciałbym zwrócić uwagę na to, że miłość Boga do nas jest i miłość nasza do Boga jest, zwłaszcza miłość nasza do Boga, jest bardziej obietnicą niż przykazaniem. Tak, oczywiście jest przykazanie miłowania Pana Boga, ale miłość Boga wciąż pozostaje w sferze obietnicy. Jeszcześmy nie dojrzeli do tego, żeby Bóg mógł do końca się wywiązać z tej swojej obietnicy. Miłość Boga, rozkochanie w Bogu aż do oglądania Go twarzą w twarz, aż do tego zjednoczenia, które już obywa się bez obrazów, bez pośrednictwa obrazu, wrażeń i w ogóle jakiegokolwiek pośrednictwa, jest celem naszego życia. Tu pozwolę sobie zacytować konstytucję duszpasterską ostatniego soboru z numeru 24. Sobór. Znajduje się tam następujące zdanie. Człowiek jest jedynym stworzeniem na tej ziemi, którego Bóg chciał dla niego samego. Dlatego nie może znaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar samego siebie. To jest koniec cytatu. I poniekąd komentarzem, poniekąd dopowiedzeniem do tej formuły soborowej są słowa, jakie święty Jan Paweł II zapisał w swojej pierwszej encyklice Redemptor Hominis numer 10. To każdy z nas wielokrotnie te słowa słyszał, bo one wielokrotnie są powtarzane.
człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą. Jego życie jest pozbawione sensu, jeżeli nie objawi się mu miłość, miłość przez duże M. Jeśli nie spotka się z miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Łaska uświęcająca jest to nasze zaczątkowe uczestnictwo w tej miłości, jaką złączeni są ze sobą w Duchu Świętym Ojciec i Syn. W życiu wiecznym będziemy w niej uczestniczyć całą pojemnością naszych osób. Słowa: będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił, ze wszystkich myśli, wydają się znacznie bardziej obietnicą niż przykazaniem. Na tej ziemi niestety prawdopodobnie nikt z nas nie kocha jeszcze Boga całą swoją osobą. Nie wiem, może czasem, jeżeli zdarzy się komuś podglądnąć jakiegoś wielkiego mistyka, to może możemy się domyślać, że może już osiągnął, ale też nie ma pewności, że już osiągnął tę miłość, dla jakiej został stworzony. No, taki święty Dominik Savio po śniadaniu sobie poszedł na adorację i ani się nie obejrzał, a już na obiad dzwonili. Prawda? No to potem się dziwić, że takiego chłopaka Pan Bóg szybko wziął do siebie, no bo tak dojrzał, że tak, no. Tak. Krótko mówiąc, prawdopodobnie nikt z nas nie kocha Pana Boga całą pojemnością swojej osoby. W każdym z nas wciąż jest jeszcze jakiś tajemniczy skurcz egocentryczny, choćbyśmy nie wiem jak go nie chcieli, którym zamykamy się przed Bogiem, wciąż o coś Pana Boga podejrzewamy, a nasze zawierzenie się Jemu nie jest jeszcze całkowicie bezwarunkowe. Gdyby takim było, znaczyłoby to, że już nie jesteśmy grzesznikami. Natomiast wolno nam przypuszczać, że nawet Matka Teresa z Kalkuty w ostatni dzień swojego życia jeszcze grzesznicą była. Nie wiemy, to Pan Bóg wie, ale tak. Otóż, i to jest rzecz, o której w nauce świętego Tomasza mało kto pamięta. Mianowicie święty Tomasz stanowczo twierdzi, że nawet na poziomie czysto naturalnym miłość zwraca się w pierwszym rzędzie ku Bogu. Dopiero następnie ku samemu sobie oraz ku bliźnim. Rzecz jasna, jest to miłość na poziomie naturalnym, jest to miłość poza perspektywą tej niby absurdalności, jaką ja zarysowałem na początku. Święty Tomasz ma tutaj genialną metaforę, że z miłością Boga na poziomie naturalnym jest trochę podobnie jak zachowaniem naszego ciała w sytuacji zagrożenia, że coś zagraża głowie, to ręka nie zważa na swój interes, tylko chroni głowę, żeby bo ważniejsza jest głowa niż ręka i również dla ręki ważniejsza jest głowa niż ona sama, niż ręka. I Tomasz tutaj bardzo mocno to podkreśla, zarazem podkreśla, bo jak pewnie tu obecni wszyscy wiemy, miłość u świętego Tomasza to jest pewna postawa nie tylko osób, ale także innych bytów. Krótko mówiąc, on rozumie to jako pojęcie szersze. Rzecz jasna, amor, nie dilectio, to jasne, ani nie charitas, tylko amor. Jednak przepaść dzieli miłość do Boga naturalną oraz tę miłość, która jest w nas dzięki łasce uświęcającej, o której apostoł Paweł napisał, że miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Łaska uświęcająca daje nam udział w tym poznaniu Boga, jakim On sam siebie poznaje,
i w tej miłości, jaką on sam siebie miłuje. Proszę Państwa, to są takie formuły, które no czasem biedny student się nauczy na pamięć i na egzaminie powtarza, a nie rozumie. Naprawdę warto sobie zapamiętać te formuły, że dzięki łasce uświęcającej mamy udział w tym poznaniu Boga, jakim Bóg samego siebie poznaje i w tej miłości Boga, jaką Bóg miłuje samego siebie. Rzecz jasna, tak jak miłość wewnątrztrynitarna jest źródłem tego, że Bóg kocha całe stworzenie i każdego z nas, podobnie miłość Boga w nas jest źródłem naszej miłości bliźniego. Umiłowani, pisze apostoł Jan w pierwszym swoim liście. Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. To nie są puste słowa, tyle że ładnie sformułowane. Tylko to jest to ścisły opis. Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Miłość Boga, która by zamykała na miłość bliźniego, albo nawet no, po prostu nie otwierała na miłość bliźniego, zawsze budziła w chrześcijanach wielkie podejrzenie. Łaska uświęcająca. Może spróbujmy wyjaśnić, co znaczy przymiotnik w tym pojęciu. Co to znaczy, że ta łaska jest uświęcająca? Dlatego uświęcająca, że daje nam realny udział w świętości Boga. I tutaj pozwolę sobie przypomnieć też bardzo znany fragment, często zambon powtarzany z listu apostolskiego świętego Jana Pawła II, Novo Millennio in Unte, to jest numer 31. Ja może swoimi słowami streszczę, nie będę cytował, mianowicie, że kiedy chrzciciel pyta katechumena, o co prosisz Kościół Boży, i on odpowiada, że o chrzest, i chrzciciel pyta, czy chcesz przyjąć chrzest, to pytanie w gruncie rzeczy oznacza, czy chcesz być święty. Kiedy chrzciciel pyta rodziców dziecka, czy chcecie, aby wasze dziecko zostało ochrzczone w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy, to jest pytanie w gruncie rzeczy, czy chcecie, żeby wasze dziecko było święte. To jest ta perspektywa ostatecznego powołania człowieka. I to jest pierwsza formuła w Kościele bardzo często używana na opisanie, czym jest łaska uświęcająca. Właśnie uświęcająca, bo daje realny udział w Bożej świętości. Formuła druga, zawdzięczamy ją drugiemu listowi apostoła Piotra i ona też często się powtarza. Mianowicie w pierwszym rozdziale drugiego listu, w wersecie trzecim, pisze apostoł Piotr, że zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się stali uczestnikami boskiej natury. Łaska uświęcająca jest to udział w Bożej naturze. To oczywiście, jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do słuchania słów w taki sposób, że one się od niego obijają jak grochot ściany, to rzecz jasna, że to będzie puste sformułowanie, ale sobie pomyśleć, udział w Bożej naturze, w naturze tego, który jest wieczny, który jest źródłem wszystkiego, co istnieje, który jest więcej niż wszechobecnie, jak to Beata Obertyńska pięknie napisała, który jest wszędzie i niż wszędzie, prawda? A który zarazem jest bliższy mi niż ja sam sobie. Intimior intimo meo, jak to genialne sformułował święty Augustyn. I
udział w boskiej naturze to jest łaska uświęcająca. Oczywiście dopiero zaczątkowy udział. Tutaj ja zostałem zaproszony tylko do jednego wykładu. Gdybym miał drugi, to od razu bym spróbował go omówić, w jakiś sposób, co to znaczy wzrastać w łasce uświęcającej i tak dalej. To prawda? Tak. I wreszcie bodajże najczęściej używana formuła nowotestamentalna, co to jest łaska uświęcająca, mianowicie jest to udział w synostwie drugiej osoby boskiej, w synostwie Słowa Bożego, w synostwie Syna Jednorodzonego. My czasem jakby nie mamy tej wrażliwości, że Bóg nieskończony nie może, nie dlatego, żeby w jakikolwiek sposób był ograniczony, tylko taka jest boska natura, że jeżeli Ojciec ma Syna, to nie może mieć więcej niż jednego, bo w Synu On wypowiada całego siebie, całą nieskończoność swojej boskości aż do końca. Krótko mówiąc, jest rzeczą metafizycznie niemożliwą, żeby Bóg miał więcej dzieci niż jednego Syna. I teraz sobie spróbujmy wyobrazić to niepojęte miłosierdzie Boże, że w jedynym synostwie jednorodzonego On nas, całe miliardy istot osobowych, nie tylko ludzi, także aniołów, czyni uczestnikami właśnie tego jedynego synostwa Bożego. I na ten temat naprawdę dużo czytamy w Nowym Testamencie, że pozwolę sobie przeczytać ten słynny fragment z 4 rozdziału listu do Galatów. Nawiasem mówiąc, chronologicznie pierwszy biblijny tekst maryjny. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, Bóg zesłał Syna swego zrodzonego z niewiasty, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, żeście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła Abba Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Dziewczyny również, i się nie gniewajcie, dziewczyny, bo z kolei my, mężczyźni, biedni, musimy się czuć oblubienicą Chrystusa. Krótko mówiąc, tam, gdzie jest miłość Boża, tam jest transcendencja wobec podziału na płci. To jest taki, że tak powiem, gender teologiczny. Także tak, więc... A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Ja pozwolę sobie jednak skomentować niezwykłość tego wymiaru maryjnego, tego tekstu, bo to tak łatwo się prześlizguje, że proszę Państwa, koniec wykładu, ale ja skomentuję i skończę, bo sobie zaznaczyłem, żeby nie przeciągać. Tak, mianowicie, tak się czyta, no, Syna swego zrodzonego z niewiasty, no, co takiego wielkiego, że Pan Jezus się narodził z Maryi, narodził się z kobiety? Każdy z nas się ze swojej mamy narodził. Ojejku, ty naprawdę, ty bądź mądrzejszy, to sobie pomyśl. To, że ty się narodziłeś ze swojej mamusi, no to zrozumiałe, ciebie nie było, inaczej byś nie mógł istnieć. Ale Syn Boży, wiekuisty, przedwieczny, do tego stopnia się uniżył, że stał się jednym z nas i wybrał sobie, prawda, jedną z nas. Ojcze Grzegorzu, ja tak ojcu ułatwiłem podejście, no, szczęść Boże.